To nasz skryba czasów współczesnych. Gal homonim. Słuchamy. Snać snuć nam dzieje knezia Jarosława, czy aby w pamięci przyszłych pokoleń jego sława, a dobroć w mrokach dziejów nie zaginęła, ale żeby światłem jaśniejącym jako to słońca w nocy księżyc świeciła ku nauce i przykładowi dla maluczkich. A trzeba wiedzieć, że w onym czasie inflacja w kraju Polon potężnie uderzyła. Inflacja, czyli że za wszystko trzeba było więcej i więcej płacić. Dzida jeszcze łońskiego roku temu kosztowała 3 ryby, a dzisiaj ryb 12 i jagodę. Za rybę w kiedysi trzeba było dać garniec mleka, a teraz kobiałkę grzybów. Ale najgorsze było to, że na stacjach obrokowych obrok dla koni znacznie podrożał, przez co podróż koniem stawała się coraz droższa. A stacji obrokowych u Polan sporo było, jako to Arlekin, Latoś, Stoduł czy Jakub Szella. Frasowali się poddani Jarosława, a woje z innych plemion, jako to Platfusi pod groźnym wojem Tuskowiczem, Komuszyce pod Włodkiem ze względu na brwie obfite Czarzastym zwanym, czy Hołowianie ze Szymonem Płaczkiem na czele. Oni to poczęli burzyć lud prosty przeciw Jarosławowi. Przeto ten w mądrości swojej, by złym językom wrogich plemion kłam zadać, zamyślił Polanom kupić ode Luksemburczyków sieć straganów ropuszka, co by te ryby i dzidy, jagody i grzyby, które zyskiem ropuszek będąc u Polan się ostały, a stragany nazwę zmienić miały na kaczuszki. Tak to wrogowie knezia Jarosława swe czerwone ze wstydu wraże karki ugiąć musieli przed jego mądrością. Tak było.